Siemanko, z tej strony Seedrox i witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale i w kolejnym odcinku zatytułowanym Spróbuj nie oderwać wzroku challenge. W dzisiejszym odcinku, jak w sumie sama nazwa wskazuje, zarówno moim, jak i waszym zadaniem będzie nie oderwanie wzroku, nie odwrócenie głowy, ani również nie zasłonięcie oczu w trakcie oglądania filmów, które w dzisiejszym odcinku i dla was, i dla samego siebie przygotowałem. Aha, żeby była jasność, mrugać można. Okej, zróbmy mały test, żebyście wiedzieli, o co chodzi. Jeśli po zobaczeniu tego nie oderwaliście wzroku, to gratuluję, pierwszy testowy filmik macie już za sobą. Mniej więcej o to będzie w dzisiejszym odcinku chodziło, chociaż będę starał się wybierać filmy z różnych kategorii. Pamiętajcie, żeby pod koniec dzisiejszego filmu napisać, do której minuty i której sekundy udało wam się wytrwać, w której minucie i której sekundzie oderwaliście wzrok. No i mam nadzieję, że uda mi się wytrzymać dłużej niż wy. Poprzedni tego typu film na moim kanale obejrzało ponad 600 tysięcy osób, z czego, biorąc pod uwagę wasze komentarze, do końca wytrwała bardzo niewielka część. Zanim jeszcze zaczniemy, to standardowo zasubskrybujcie mój kanał, żeby nie przegapić żadnych nowych filmów, bo ostatnio lecimy z subami jak burza. Mam nadzieję, że ten fajny trend nam się utrzyma. Strzelcie suba, jeżeli jesteście nowi, jeżeli jeszcze tego nie robicie, bo fajnie byłoby, gdyby do końca roku udało nam się dobić 1 500 000 subskrypcji. Strzelcie jeszcze tylko łapkę w górę pod tym filmem, bo 15 tysięcy lajków i lecimy z kolejnym tego typu challenge'em. A póki co ja się przymykam i przechodzimy do pierwszego filmiku w dzisiejszym odcinku. Okej, dzisiejszy challenge zaczynamy od czegoś lajtowego. Poziom trudności wraz z każdą minutą będzie w dzisiejszym odcinku wzrastał, a na pierwszy ogień, jak widzicie, mamy najbardziej niesatysfakcjonujący film na świecie. O Jezu, nie, źle się patrzy, słuchajcie, jak ludzie robią coś źle, a ten gościu ewidentnie źle kroi tego torta. Dobrze jeszcze, że ten tort nie jest jakoś super, nie wygląda jakoś super smacznie. Jest to jakiś taki niezbyt specjalny, ale nie, gościu, to nie tak. Okej, uwaga, mamy teraz jakiegoś bączka, którego gościu puszczał nie tak jak powinien, okej? Nie mówcie, że on to wymiesza. Nie mówcie, że on wymiesza skitels i MMS-y ze sobą. To jest chyba ten sam gościu, który kroił tort przed chwilą, tylko teraz wziął się za robienie, nie wiem, kanapki z pomidorem albo czegoś innego z pomidorem, ale coś czuję, że to, co robi, mu nie wyjdzie. No nie, to nie tak, to nie tak. No dobra, słuchajcie, tam to w sumie nie było jakoś specjalnie hardkorowe. O nie, czekajcie, aż cofnę, muszę cofnąć. Ale znalazłem teraz film z najbardziej bolesnymi wpadkami. I to było ostre. Słuchajcie, podobny film widziałem już w poprzednim odcinku na moim kanale. Prawdopodobnie coś się stanie tutaj z ręką jednego z tych gości. Któryś pewnie będzie miał tą rękę zaraz, o fuck, połamaną. Czekajcie, sprawdźmy jeszcze raz, uwaga. O, patrzcie na tego gościa w czarnej koszulce, a właściwie na jego rękę i... O Jezu, ojej, nie, to było złe. Okej, mamy kolejny filmik, w którym gościu stoi na jędze, nie wiem właściwie dlaczego, nie wiem po co. Jego koledzy i koleżanki próbują go chyba zrzucić i zaraz to się pewnie... źle skończy. Ale go wygięło, ja pierdzielę. Źle skończy, patrzcie, zwróćcie uwagę, jak on potem jest wygięty, jak się turla na ziemi. Ja myślałem, że on po prostu spadnie, a nie, że się nadzieje przy okazji. Ale zwróćcie uwagę tutaj, o ja pierdzielę. Ale to musiał być ból. Dobra, mamy kolejnego gościa na dachu. Czuję, że to też się nie skończy dla niego najlepiej. Czuję, że znowu, okej, zaboli go jego męskość, ale nie. Tym razem chyba tylko połamał nogi. Dobra, mamy gościa na BMX-ie. Oj, to się źle skończy. I gościu jest bez kasku. Ouch. Nie, czekajcie, zobaczmy to jeszcze raz. A mama mówiła, jeździ w kasku. Mama mówiła i zwróćcie uwagę, ale ja pierdzielę. Ciekawe, czekajcie, będzie pokazany, czy ten otworzy oczy? Nogą coś tam niby lekko rusza, ale... Ała, to musiało boleć. Ciekawe, co się z gościem stało, dobra. Nie, to znowu, to boli, powiem szczerze, to boli od samego oglądania. Nie wiem, dziewczyny, czy oglądając to czujecie to samo co my, ale no to musiało boleć. Okej, dobra, mamy gościa na siłowni, o ja pierdzielę. Ale fajny kolega, zwróćcie uwagę jeszcze na jaki uśmiech był na twarzy tego kolegi, gdy zabrał mu piłkę. Ja dziękuję, to on już na bank nie jest jego przyjacielem. Oła, ale kogoś tego nowa musi boleć. Okej, dobra, słuchajcie, mamy dziecko z... kijem baseballowym, które właśnie w nas uderzyło. Trzeba na taki film uważać, bo to jest chyba najlepszy sposób, żeby odwrócić albo wzrok, albo zamknąć oczy. A mam tutaj chyba tego typu filmów więcej, także uważajcie, patrzcie dokładnie w ekran, ale postarajcie się nie oderwać wzroku. Okej, tutaj mamy, słuchajcie, w zwolnionym tempie. O nie, zrzuci centralnie do kamery. A nie, o, tu się odbiło. Okej, do kamery. To było zwolnione tempo, więc nie było szans, żeby oderwać wzrok. No dobra, spróbujmy może zamiast oglądać ludzi, obejrzeć różne zwierzątka, mniej lub bardziej przyjazne. Ten pająk jest chyba akurat mniej przyjazny, bo zwróć uwagę, jak on jest taki mega gruby, jakiś taki, nie wiem, trochę... Jezus Maria. Chciałem powiedzieć, trochę jakby się czaił na coś i ewidentnie się na coś czaił, a mianowicie czaił się na to, żeby skoczyć do kamery. Na szczęście udało mi się nie oderwać wzroku. Tu mam jakąś strasznie słabą jakość, więc przewinę. Dobra, słuchajcie, lecimy dalej.
Nie, ja, bez ja rozumiem, słuchajcie, że można lubić pająki, ale... Nie, to jest przesada już, to dla mnie to jest przesada. Dobra, słuchajcie, mam kolejny filmik, ja pierdzielę, jaki pająk. Jezus Maria, gościu, to nie muszę, ty to ręką wybierz, gościu. Jezus Maria. Ja pierdzielę, jak gdybym zobaczył takiego pająka, to nie wiem, słuchajcie, co ja bym zrobił, no. Boję się pająków, no nie będę tego ukrywał, ale... Oh fuck. Nie, no dotknij go w końcu. No, dawaj. Skoczy mu, czy co? Skoczy mu na głowę, czy co? No, dzisiaj? Jezus Maria, już mi się znudziło, słuchajcie, czekanie, aż coś się stanie, dawaj! Okej, dobra. O nie, po prostu... Wszedł mu na rękę, ale ja pierdzielę. Podziwiam gościa, serio. Skubany. O fuj, ja pierdzielę, to jest jeszcze gorsze niż te pająki. Ja jestem właśnie, słuchajcie, bez skarpetek i czuję, jakby te robale chodziły mi właśnie po stopach. O ja cię pitole. Nie, ja nie mogę właśnie słuchać na takie rzeczy. Robale, pająki i węże to są te rzeczy, które, słuchajcie, naprawdę mnie obrzydzają. Nie, ale to jest przesada, słuchajcie. Ja, o fuj. Ja pierdzielę, ja nie mogę, słuchajcie, z tego gościa. Zwróćcie uwagę, jakiego on ma poker face'a przy tym, nie? Trzyma jakieś, nie wiem, 12 jakichś robali wielkości mojej dłoni na twarzy. Ale co tam, jest sympatycznie, jest spoko, dobrze okulary założył, przynajmniej mu do oka niczego nie wsadzą. Okej, tutaj już zaczynają mu spadać, o fuj, o Jezu, on teraz wszystkie trzyma. Nie, to jeszcze nie jest aż takie złe. Oła, ale ten, Jezus, ten na głowie, nie chciałbym czegoś takiego. Dobra, wróćmy z powrotem do ludzi, mamy jakiegoś gościa na dachu, który podejdzie do krawędzi i pewnie znając życie się potknie, bo zazwyczaj tak te filmy się kończą, zaraz się poślizgnie i cudem się złapie tak, że będzie mimo wszystko stał na dachu. Nie, leci. Jezus Maria, ja pierdzielę, trafił na szczęście. Tego się nie spodziewałem, myślałem, słuchajcie, że on się po prostu potknie i zaraz się złapie. Ale nie, on po prostu skacze sobie z dachu do jakiegoś morza. Dobra, słuchajcie, wkraczamy na bardzo niebezpieczny rejon, a mianowicie różne dziwne rzeczy robione z ciałem. Tutaj mamy akurat jakieś, nie wiem, grzebanie igłą w jakimś pryszczu. Dla niektórych pewnie będzie to satysfakcjonujące, no dla mnie nie jest to chyba nic przyjemnego, ale wytrwałem. Dobra, słuchajcie, lecimy dalej, tym razem jakiś gostek uczący się jazdy na deskorolce. Ja pierdzielę. Dobra, ten po prostu się wywali, także tutaj pół biedy. W porównaniu z tym, co miał ten gościu, który miał na deskorolce z nogą, to jemu praktycznie nic się nie stało, więc powinien się cieszyć, a... ja pierdzielę. Nie. Słuchajcie, ja myślałem, że jemu się nic nie stało, że mu wstało po prostu, że go ręka boli, ale zwróćcie uwagę, co mu się stało. O fuj. Dobra. Nie. Dobra, koniec, słuchajcie, wystarczy. Nie, słuchajcie, powiem wam szczerze, że łamanie kości jest dużo bardziej brutalne, jeśli chodzi o oglądanie, niż wyciskanie pryszczu, odcinanie skóry i tak dalej. Po zobaczeniu tego ja dziękuję, już nigdy na deskorolkę nie wsiadam i nigdy już nie będę oglądał filmu, w którym ktoś łamie sobie ręce. Masakra, jeśli udało wam się wytrwać do samego końca, to gratuluję. Dajcie znać, czy udało wam się wytrwać również ten ostatni filmik, bo czuję, że na nim, podobnie jak ja, duża część z was mogła się wyłożyć i... Powiem wam szczerze, ja dziękuję, już oglądanie brutalnych rzeczy, odpalę sobie zaraz jakiś satysfakcjonujący filmik, żeby trochę się odstresować. Ale dobra, moi drodzy, na tym kończymy dzisiejszy materiał, mam nadzieję, że ten odcinek wam się spodobał i mam nadzieję, że udało mi się wytrwać dłużej niż wy, bez odwracania wzroku. Dajcie koniecznie znać w komentarzach, do której minuty i której sekundy udało wam się wytrwać i dajcie koniecznie znać, czy wytrwaliście również ten ostatni filmik. On moim zdaniem był najbardziej hardkorowy ze wszystkich filmów, które dzisiaj oglądaliśmy. Powiem wam szczerze, że nawet wyciskanie pryszczy, jakieś tam obrzydliwe odcinanie skóry, albo już nawet te robale nie są tak przykre do oglądania jak osoby, które łamią sobie kończyny. Ale jestem ciekaw, jak to wygląda u was. Koniecznie zasubskrybujcie mój kanał, jeżeli wytrwaliście do końca i w ramach nagrody i dla mnie i dla was, że wspólnie do tego końca wytrwaliśmy, strzelcie również łapkę w górę pod tym filmem. Fajnie, gdyby udało nam się dobić tutaj 15 tysięcy lajków. I na koniec zaproszę was jeszcze na mojego Instagrama, na którym powoli dobijamy 230 tysięcy followersów. Fajnie, gdybyście tam wpadli, bo publikuję tam dość sporo fotek, zazwyczaj co 2-3 dni coś nowego, ciekawego się pojawia. Wstawiam trochę fotek z różnymi mniej lub bardziej znanymi youtuberami, także koniecznie zerknijcie, sprawdźcie, co się dzieje, no i oglądajcie moje Insta Stories, bo tam pokazuję, co się dzieje każdego dnia. A póki co raz jeszcze dziękuję bardzo za uwagę, życzę wam wszystkim udanego dnia, trzymajcie się i do zobaczenia już wkrótce w kolejnym odcinku na moim kanale.